symboliczny, historyczny wręcz moment. Po 100 latach nieobecności wieży na Świętym Krzyżu przybywa ten dodatkowy walor architektoniczny. Przywracamy, można powiedzieć, Święty Krzyż w blasku, tak jak kiedyś tutaj stał. Wieża zburzona miała również platformę widokową i stare zdjęcia pokazują, jak wielu ludzi tam było zgromadzonych i obserwowało ziemię świętokrzyską z góry. Wieża została dobudowana w miejscu, w którym wcześniej stała ta historyczna wieża, i też staraliśmy się nawiązać architektonicznie do tej wieży zburzonej. Myślę, że to wszystko się udało i dzisiaj, jak patrzymy na nią, no to możemy się wszyscy cieszyć. To też symboliczny ukłon wobec ojców oblatów, którzy jako gospodarze tego miejsca dbają o to, aby ono było otwarte, żeby tutaj każdy, kto chce przyjść, mógł pobyć na chwilę i zadumać się. Myślę, że to najpiękniejsze widoki w województwie świętokrzyskim to właśnie z tego punktu widokowego na nowo odbudowanej wieży. Ta liczba już ponad 100 tysięcy odwiedzających Święty Krzyż, mam nadzieję, też dzięki temu wkrótce znacząco wzrośnie. To miejsce nabrało innego blasku z poszanowaniem architektury i piękna, które niosła ze sobą historia.